I zobaczcie, zostanie nam jedna misja. Dawid, co? Okej, robimy to. No jakby została ostatnia misja. Wydaje mi się, że to jest ostatnia misja, więc cóż. Zrobimy to. Jeśli nie, to najwyżej podzielę odcinek na dwa, tak? Mission: destroy the crates containing the enemy's nuclear launch electronics. Proceed from your increase point 190 meters northeast to objective Giant. Giant? Jest, jak się czytało. Nie pamiętam. The crates are being stored at multiple locations within the complex. Once the crates are destroyed, proceed northwest approximately 195 meters to the objective Samson. Eliminate any enemy's resistance there and secure the landing zone for your extraction. All of the crates are at objective Giant, nie pamiętam jak się to czytało, but Giant. And all resistance at objective Samson must be eliminated in order for this mission to be successful. As well, enemy forces, the weather conditions have eased, allowing enemy patrols to increase. Our photographic reconnaissance shows that both objective areas are heavily patrolled. Photo analysis indicates that you can expect to encounter up to 4 squads of infantry supported by artillery and light armor. Alpha team will insert approximately 320 meters to the west of the objective Giant. Nieważne. They will advance due west, engaging enemy patrols in that area. And once you have neutralized objective Giant, they will join you at objective Samson. Charlie team will insert approximately 190 meters south of objective Giant. Their axis of advance will initially be northeast, then they will swing to the northwest. They will time their advance so as to attack the southeast perimeter of objective Giant. As you attack the northeast perimeter. Once objective Giant is neutralized, they will join you at objective Samson. Situation: today US naval forces intercepted one of three merchant aircraft carrying electronic components necessary for the launching at nuclear weapon. NSA satellites were able to look onto the remaining ships and were able to follow the transportation of the equipment to its final destination. It is imperative that these components be destroyed before they can be used. The coordinates of the site where the crates were delivered is designated objective Giant. Okay. Zobaczmy jeszcze jaki gear, mamy M4, okej, standardowo, nic specjalnego, to ja mówię, no ciężko, żeby w tej grze było jakieś... Było jakieś specjalnie dużo broni, szczególnie, że była jakaś specjalnie duża różnorodność. Ale no, są MP5, poprzednie misje to mnie wkurzyli, muszę przyznać. To był najgorszy pomysł, jaki mi w ogóle przyszedł do głowy, no kto to wymyślił? Tam jest gość chyba. Ładnie. Dobra. Zatwierdzę nam gościa. Tam jest chyba jeszcze jeden. Pięknie. A, czyli mam już czysto, jeśli chodzi o ten fragment. To jest załatwieni. Jakby staram się pozbywać patroli, dlatego że one są dosyć irytujące, tak są bunkry, no nie lubię po prostu dostawać, nie lubię dostawać z różnych miejsc, tak? Leży. Staram się też wybijać tych jakichś pojedynczych strzelców, którzy nam tutaj biegają. Ostatni idioci. Tu jest to czysto. To mi na moje oko. Tam jeszcze jeden był, dziękuję, poszedł. Ja się tego wolałem czwórkę, tak? Mam ten fajny celownik, mogę sobie z niego trochę lepiej postrzelać przynajmniej. To jest Charlie. No pomogą trochę Charlie'emu z tymi przeciwnikami. Na którą on by się niemal natknął. Okej, leżą. Chyba do mnie teraz walą skądś, tylko nie wiem skąd. Wydaje mi się, że co najgorsze, to helikopter startuje. Przydałoby się... Dobra. Helikopterem trzeba się zająć po mojemu, tak? Czyli... Po prostu będziemy strzelali przed siebie. Teraz go zniszczymy. Pięknie poszedł. Tam biją do mnie chyba z bunkra. Super, dostałem specy. Cholerka jasna, dobra, jeszcze raz to samo. Ale od kogo dostałem specy, to mnie zastanawia. Czy ktoś mnie zaszedł, czy coś? Bo nikogo nie widziałem na plecach chwilę wcześniej. Chyba, że właśnie gość mi się tam jakiś położył, czy coś, tak? Też jest na to opcja. Tam będą, że byli właśnie. Jeden leży, drugi leży, okej. Okay. Tam jeszcze chyba jakiś... Nim też biegał, ale chyba ich nie widzę. Albo ich w ogóle nie zobaczę.
Dobra, na razie nic tam nie ma. Tutaj powinien być jeszcze jeden gość, teraz pamiętam dokładnie. Pewnie żyje. Ten nie żyje. Nie żyje. Nie żyje. Nie żyje. Pięknie. Jeden za drugim prawda, spadają jak muchy praktycznie. Tam jest gość. Teraz nas próbował jeszcze próć. Nie żyje. A chyba też gość nie żyje już. Ciężko mi powiedzieć, bo nie wiem czy padł, czy nie padł do końca. Ciężko mi potwierdzić, wiecie, śmierć jego. Nie potwierdzić trafienia, o to mi chodzi. Pani helikopter, tam chyba biegnie ktoś na górze, ale nie wiem czy to będzie... Nie, to raczej nie będzie alfa. Za ciemne ubranie ma. I te parę pikseli, które tam biegną, dokładnie mówiąc. Tak, oj niedobrze się robi. Dostał. Tam już biegnie, tam jest Charlie akurat, nie, ale to mój błąd. Rozejrzyjmy się. Nikogo już tutaj nie ma. Jak wiecie, ja strasznie nie lubię obrywać wrażeń od... nie wiadomo czego. Wolę się upewnić, że to już jest czysto. Zanim przejdę kawałek dalej. Patrzę na swoje plecy, ale... na plecach ewidentnie niczego nie mam, tak? Że to gdzieś jeszcze dalej na moich plecach jest, ale... szczerze w to wątpiewam. Nic więcej już nie widzę. Po prostu stawiam na to, że muszę iść przed siebie i spróbować wybić tam w bazie jeszcze co mogę. I że tam jeszcze czterech przeżyło chyba. Chyba tylko trzech teraz. Leżą, pięknie. Kolejny. Patrz, to jest bunkier w ogóle. Cholera, tam do mnie wali chyba ktoś. O, to widzieliście jak się skubańc... Charlie is down! Charlie is down! Wziął i... chował tam w tym śniegu. Żegnam pana też. Coś jeszcze? O! Najbardziej. Gdzieś tam jeszcze jeden będzie, w tym bunkrze wydaje mi się, że po prawej. To jest sosna. Czy tu powinien być jeszcze jeden, tak? Na tyle, na ile mi mówi Intel, który mam. Chyba trafiłem. To jest ostatni. Moi drodzy, myślę, że możemy spokojnie wrócić. Ponieważ, jak widzicie, praktycznie już skończyliśmy tej zabawę. Wiesz, no, jeszcze coś to niby strzela, tak? Ale to już bardziej jest niby niż strzela. No to jeszcze z lewej słyszę, więc ja wolę się pospieszyć troszkę. Bardziej, że nie mam za bardzo tej osłony żadnej. To cały czas kurde z lewej, to mnie martwi. Cholerka. Niestety Charlie Team padł w tym czasie. Niestety, tak zależy jak to do tego podchodzi. Tam niestety. Jednak, to już jest moje chyba szóste albo siódme podejście do tej misji, więc... sami rozumiecie, że jestem troszeczkę zestresowany i zirytowany paroma rzeczami. To są skrzynie, wydaje mi się, że to są te skrzynie, które mamy wróć. To już wszystko. Chyba jeszcze nie. Bardziej martwi ten jeden gość, który tutaj jest jeszcze na pewno. Tam w tych wozach na szczęście... i właśnie te wozy mnie zostawiają. Chyba chcieli, może chcieli nawet zaimplementować, a nie zdążyli. Coś, nie wiem. Dobra. Okej. Okay. Jego strzała, jego zupełnie nie widzę, jeśli mamy szczery. I co, ja sobie chyba wymienię... na razie na granatnik tutaj. Karabin. O. Właśnie wreszcie strzelił w to auto, nie? Tam już chyba nic nie ma.
Dobra, coś zniszczyłem. Czy to zabiłem ludzi, czy nie? A, ludzie nie żyją ewidentnie, okej. Okay. Tutaj beczki też chyba są zniszczone, więc... Zniszczmy te dostawy. Okej, okay, jedna chyba zniszczona. Tutaj też. Mam jeszcze trzy magazynki, nie więcej cię, bo ja się tutaj troszkę ciszej zachowuję, ale właśnie nie będę płakał. No i trzeba troszkę dużo więcej zużyć. W sumie to po co ja tak robię? Mam mój ukochany granatnik. Ja również mogę korzystać. Okej. Okay. No. To była pancerna ciężarówka. A Jezus, ja w ogóle nie w to miejsce celuję, tak? Ja myślałem, że tam są te skrzynie też. Ale nie, tutaj jest, te jedne skrzynie są zniszczone, ale są jeszcze drugie. One są tam. A ja walę kurczę do hangaru, nie wiem dlaczego. Pomyślałem, że ej, w hangarze może są skrzynie, tak? To było najbardziej logiczne, ale jak widać, wycwanili się troszeczkę. Fuck, okej, widzę go. Dziękuję, żegnam. Tego się, znaczy mogłem się tego spodziewać, ale... Ja już jestem na tyle zmęczony, że nie. Leży. Ten gość leży, bo go zestrzeliłem z góry i on mnie parę razy tam walnął troszeczkę. Spory. Dobra. Są pozostałe skrzynie. Załatwione. Dobra, gdzie jest extraction point? Chyba mniej więcej wiem. This is Black Widow. ETA is 3 mics. Tak. Zaraz. Zaraz tam lecę. ETA to jest oczywiście estimated. ETA. Estimated. Time arrival. Nie powinien być EAT. Wybaczcie, jakby teraz mi mózg troszkę wyparował. Chodzi oczywiście o szacowany czas przylotu na miejsce, tak? Gdzieś tego Black Widow słyszę. Właśnie mówię, te dźwięki. Najgorzej mnie boli to, że te ja strasznie polegam na dźwięku. Jeśli chodzi o tego typu gry, czy nawet jeśli chodzi o gry strzelanki ogółem. No to bardzo dużą rolę jednak u mnie odgrywa dźwięk, tak? Czy to jest Valorant, czy to jest Fortnite, czy to jest Counter-Strike, czy jest cokolwiek innego. Strasznie dużą uwagę przywiązuję do dźwięków i do tego, jak... Jak poruszają się przeciwnicy, wiecie, ja lubię nasłuchiwać, tak? Jestem raczej... Nie chcę powiedzieć, że jestem totalnym stealthem, bo ja nie umiem stealth, ale ja lubię jednak nasłuchiwać, zaczekać na wroga czy coś, bo po prostu, wiecie, jakby polegać, tak jak mówię, na słuchu w dużym stopniu, bardziej niż na wzroku, ze względu na to, że no, mój wzrok w rzeczywistości też jest słabszy. Niż... Niż słuch. Stąd też jakby jest to dla mnie główne. To dla mnie główna. Kurczę, jak się nazywa? To dla mnie główny zmysł, z którego korzystam. O, zmysł to było słowo, którego szukałem. To sobie całkiem ładnie Black Widow poradził. Strzelił tutaj paru przeciwników, którzy byli irytujący. Tyle. Powinno być już. Halo? Nie? Pozwolę mi jeszcze pójść? Czekajcie, bo ja nie wiem, co się dzieje teraz. Bo znowu gra stwierdziła, że ej, skrypt się chyba nie wygra. Więc no ja nie jestem w stanie wam odpowiedzieć, co teraz zrobię. Co chciałbym, co powinienem zrobić. Okej, gość tam po prostu był. Czyli tak, Black Widow dobrze, że postrzelał trochę w bunkier i udawał, że nic się nie stało, nie? Okej, dobra, czyli więc o to chodziło. I to tyle, moi drodzy, chyba koniec będzie tej gry. Your destruction of the nuclear weapon launch electronics prevents the enemy from using the weapons effectively, but they are still
threat. All enemy ground forces have surrendered, with the exception of those forces in control of the nuclear weapons storage facility. Bravo team is ordered to immediately attack this facility and secure the nuclear weapons. Enemy leaders have threatened to launch these weapons blind and let the destruction fall wherever it may. Our weapon experts don't believe that they can pull this off, but the risk is too great to be left a chance. Aha, i została nam jeszcze jedna misja. Okej, moi drodzy, więc ja ten odcinek, znaczy ten odcinek, który w tym momencie widzicie, to jest prawdopodobnie kontynuacja poprzedniego, ze względu na to, że myślałem, że nie będzie tutaj 10 misji, jednak są. Mam misję Snowfax. Więc tak jak mówię, ja jakby nagrywam w ciągu ten, to jest jeden odcinek cały czas, ale ja to podzielę na dwa, dlatego że on będzie za długi inaczej. Mission: capture the supply base designated objective Nova, where the enemy is storing the nuclear weapons. Black Widow will insert you approximately 385 meters northeast of the objective Nova. Follow your predesignated axis of advance closely, as there is an enemy supply depot approximately 160 meters south of your ingress point. You will enter objective Nova from the east. Radiation detector background count analysis indicates the nuclear weapons are being held in a warehouse on the southwest corner of the complex. Extreme care not to damage the weapons. Take extreme care not to damage the weapons. Ja myślę, że nie mam problemu z tym, żeby tam całe skażenie poszło, tylko ważne, żebym ja się nie skaził, tak? Once you have secured the weapons, a NAS team will be flown in to secure them. In order for this mission to be successful, you must eliminate all resistance at the objective. Expected enemy forces. Severe winter conditions continue to limit enemy patrols. Infrared photography shows that both of the supply depot and the objective are heavily manned. Heavily manned, tak, bo to jest jako, że są, że jest tam dużo ludzi, tak? All sourced intelligence indicates that both facilities are defended by expats and special forces. O, brzmi jak misja z Delta Force Extreme, możliwe, że to jest właśnie to, bo tam też musieliśmy odzyskać tę broń nuklearną. Allied support. Alpha team will insert approximately 145 meters northwest of the supply base. They will advance southeast and will conduct a diversionary attack on that facility as you slip by. Shadow team is in position of approximately 85 meters south of objective Nova. They will attack northeast into the compound as you attack from the east. Situation: coordinated resistance has collapsed. Enemy units in the field have ceased combat operations and are surrendering. There is one pocket of resistance left where the enemy leaders have gone to ground with their nuclear weapons. Aerial reconnaissance shows that they are preparing to launch the weapons blind without regard to where they might land. This cannot be allowed to happen. Okay, M4, dwa lowy i suppressed HS. No nie wiem, czy te lowy to jest najlepszy pomysł aktualnie. Ale chodzi o to, że jednak to nie jest ta sama misja, bo tej latamy w nocy, a jak dobrze pamiętam, Delta Force Extreme biegaliśmy w sumie za dnia. Jak już nam zauważyli, no nie, że mnie tak bardzo dziwiło. Więc tu expats nas, cytując. Nasze dane do misji. Nie dziwię się, że nas zauważyli, bo no, byłem dosyć widoczny raczej tutaj. Jeśli korzystają z innego rodzaju, to jest światło zwykłe. Jeśli korzystają z innego rodzaju noktowizorów, na przykład jeśli korzystają z, wybrałem, z innego rodzaju wizji. Nie noktowizorów, tylko wizji. Ale mam wrażenie, jakbyśmy tutaj już robili tę misję. W sensie jakby to była misja z Delta Force Extreme, bo w Extreme wydaje mi się, że podchodziliśmy, że było to troszkę bogatsze oczywiście w detale. Była jakaś siatka, były jakieś wozy. Tak, skąd? Tam się udało, że coś strzelało, ale... Ale rany nic nie widzę. Nam jest jeden. Leży. W dachach już czysto. Tu jest jeszcze jeden. Żegnam. Tam jeszcze jeden. Żegnam. Tam są beczki. Ale cały czas tam walą z tych hangarów już do mnie. Najbardziej ma. Tu jeszcze jeden się gość trafił. Fuck, za dużo. Nie mogę tylu jednostek na nas przyjmować do siebie. Alpha to King 6, we're meeting heavy contact! Właśnie, no my jesteśmy gdzieś pod ostrym ostrzałem. Gorsze jest to, że gówno widzę, że tak powiem, nawet w ciemnościach. No właśnie. Jak się to skończyło? Dobra. Tu jest dwóch. Raz. Nie trafiłem go nawet, brawo ja.
brawo, hehe, dobra, przeważam. Koniec tych żartów. Tutaj teraz tak. Noż. Ja to mam naprawdę... brak mózgu trochę. W tym co robię. Gdzie jest ta dwójka, która tutaj wychodziła ostatnio? Ta się nie pojawi, czy co? Nie wiem, czy tam leży, czy nie, na razie go olewam. Tam trują z bunkra. Nie wiem, gdzie ta dwójka się podziała, która tutaj spacerowała poprzednio. Że nie mam pojęcia, gdzie oni poszli. Dobra, czysto. Też nic nie widzę, w sensie... O, jest. Leży. Leży. Na dachu jeszcze ktoś powinien być, jak dobrze pamiętam. A tam są. Nie ten dach. Wybrałem. Okej. Leżą. Na razie czysto. W tym domu jest totalnie czysto, a tam już widzę kolejną. Jedną dwójkę, która na mnie wybiegała. Trójkę. Jeszcze jeden. Ja to wysadzam w polerkę. To był gość. Tam są jeszcze jedni, co za mnie trują. Tam tej bazy w ogóle. Nieźle, że mi się chce w ogóle strzelać na taką odległość. Zamiast podejść. Jak normalni ludzie. Jeden. Drugi. Jeszcze jeden. Tam jest w bunkrze na pewno gość. Już nie. Nie żyje. Tam już nie walą ze wzgórz. Tu jeszcze jeden się gdzieś na blisko wychylił. Widzę, zauważyłem tam tego. Tam ktoś leży, czy mi się wydaje. Tam gdzie jest strzały, ale... ewidentnie tam gość leży. Dobra. Nie lubię, jak tak leżą, bo ja go totalnie nie widziałem, musiałem być szczery. Ja się też tak wychylam, bo niestety mam celownik w takim miejscu, że mi praktycznie totalnie zasłania mikrofon, więc... Też chyba o tym mówiłem parę razy. Taki jest tego efekt. No, spokojnie. Wydawało mi się, że coś widziałem, ale chyba jednak nie. Sto. Dobrze. Trochę postrzelam do bunkra dla zabawy. Leży. A. Leży. Bo jeden nabój, więc będzie śmiesznie. Może jednak przeładuję. A wszelki wypadek chcę sobie sprawdzić górę tutaj, żeby właśnie nie było niespodzianek nieprzyjemnych. Potem. Stąd wyjdę. Dziękuję. No tutaj tam uczę strzelam bardziej na pałę. O! Widziałem cię, panie kolego. Tam jest tylko... bus. Tam te beczki nic nie robią. Praktycznie nic nie robią. Nie wiem, czy jest snajpera, ale tam go nic nie widzę, więc... chyba mogę to olać i wyjść stąd w końcu. Jak mapa wygląda? No, na mapie teoretycznie to już jest całe miasto wyczyszczone, ja jakoś temu nie ufam. Jak wiecie, no ten intel jest taki sobie dosyć. Otrzymujemy. Też jest to ciekawe, że nie dostajemy pełnej informacji tak o tych wojskach wroga. Właśnie widzicie, dlatego warto sprawdzić osobiście. Jednokrotnie. Znaczy, daję mówię, to jest fajne i to jest niefajne zarazem. Też jak do tego podchodzicie. Nie osobiście to cieszę, ale zazwyczaj. Ale czasami jest też irytujące. Mocno, to już czysto jest. Ten budynek nie ma okien. Mogę być spokojny, tutaj też czysto. Ale mógł mnie martwić, czy mówiąc trochę. A chyba też już nic tam nie ma. To jest alfa, który strzela w tamtą stronę, czyli zakładam, że po prostu strzela do wrogu przez ścianę, jak zwykle. To jest alfa.
wiem, czy dostał, czy nie dostał ten gość tam. Wewnątrz. To wszystko jakby ktoś mnie próbował bić, ale... Nie mam powiedzieć, co najgorsze skąd. A, tam był, w tym bunkrze jeszcze jeden. Ciekawe. A? To jest alfa, dobra. To alfa walić. I właśnie, jeśli on tutaj wbije, to znaczy, że ktoś jest w bunkrze. Dobra, strzał praktycznie zaraz obok mnie. Tam na razie już nic więcej nie widzę. No nie wiem, mnie to bardzo przypomina jednak misję z Delta Force Extreme 2. Czy w tym hangarze, tak, i w tym hangarze ewidentnie tam, na samym końcu jest ta broń nuklearna, to musi być misja z Extreme Force 2. Tylko, że no nie jest aż tak podobna, bo pamiętajcie, że Extreme Force 2 jednak już to są troszkę późniejsze czasy, tak, jeśli chodzi o gry komputerowe. I można potem dodać troszkę więcej detali. 5 amunicji jednak przeładuję. Jak wchodzę do miasta, to wolę nie ryzykować. Okej, te mi troszkę wspomogli chyba. Ostrzałem. Totalnie o gościu zapomniał. Tak? Tam są, dwójka. Patrol się trafił. Tam ktoś jest? Jest. Chyba. Chyba nie jest wszystko, co najgorsze. Ja to chcę rozwalić jak najchętniej. Ten pojazd. Myślałem, że go zabiję wybuchem, ale nie. Okej. Jeszcze jeden gdzieś to jest. No jakby był gdzieś tutaj niby. Ja go za cholerę nie widzę. Może jest za tym. Totalnie. Ryzyko? Chyba nie. Tego nie lubię, tych domów. Cholera jasna. Czy ja wiem, gdzie już są ustawieni ci ludzie? Przeciwnicy. A ja i tak nienawidzę tych domów, bo one są tak bardzo niefajne. Odkąd tego, jak się do nich wchodzi. Jak łatwo można oberwać. To jest masakra. To autentycznie masakra. Dobra, tutaj mamy ten hangar ostatni. Prawdopodobnie, który musimy zniszczyć. Ten odcinek będzie krótszy, jeśli mnie zapytacie o to. Na pewno będzie krótszy. Znaczy zakładam, że to jest ostatnia misja, tak? A nie jeszcze coś jest. Tak. Skąd? Jasna cholera, nie mam pojęcia skąd walą. Ale wydaje mi się, że jakby z wewnątrznego hangaru, z wnętrza. Okej. Leży. Leży. Nie mogę uszkodzić towaru, więc to będzie ostre. Reload. Nie sprawdzić, czy za tamtym gościem, który gdzieś tam niby jest cały czas, tak? No i jest, no patrz, no jakby dosłownie mi się patrzył w twarz, tak? Ale ja go nie widzę tutaj za cholerę. Wiecie, mam jeszcze soła. Będzie, że go wyeliminowałem już teraz. Nie? Czysto. Lubię tak podchodzić, ale nie lubię mieć gości tej żywych. No niby jest tutaj, ale ja go za cholerę nie widzę, nie? Ja go nie widzę, dobra, nie, wiecie co, walić to. Nie, może się zbugował gdzieś, wszedł w ścianę czy coś. Nie, aktualnie interesuje hangar. Dobra, teraz wchodzimy. Ja trochę szczęścia tutaj miałem, że mi się włączył ten triple shot. Mam nadzieję, że nie muszę tutaj wszystkich zabijać. Bo jeśli tak, to nie wiem, co ja z nim zrobię. Fuck! Przepraszam słownictwo, ale już mi się wymsknęło. Przestraszyłem, jasny gwint. Tutaj też było wejście, o dziwo, zobaczcie, z przodu. Dobra, ale nic więcej z tym nie zrobię, więc trzeba stąd iść. Nie wiem, co z tym gościem jest. A, bo on... Tutaj są drzwi... Nie musimy, że ja będę się całą misję robić od nowa, przez to, że ten gość się gdzieś zbugował. Liczę na to, że on się gdzieś po prostu zbugował.
A nie! No zobaczcie, jak się skupany skampił, nie? Tyle, o to chodziło. Udało się. Kończymy tę misję. Dziękuję. 50 zabójstw. Ale no ten gość się skampił. Kurde, ja go tak nie widzę. Przepraszam, no jestem ślepy. Ewidentnie jestem ślepy, tak? Ja te okulary to tak tylko dla pizzu noszę, nie? Bo nie to by się przydały, to są pewnie zerówki, nie? Dobra, koniec żartów. Excellent work, bravo team. The NEST, czyli NEST, team has secured a nuclear weapon and they are being sent to a facility in the US to be destroyed. Business forces have captured the enemy commanders and they are being sent to Moscow for trial. Accordingly, our military forces have gained valuable experience in conducting military operations in Arctic conditions. Stay vigilant, as there is no telling when your skills will be needed once more. Congratulations on a job well done. I to tyle, moi drodzy. W tym momencie skończyliśmy Delta Force. I mogę później wam game credits, tak? Bo to jest w sumie to. Moi drodzy, jeśli mam ocenić, jak ta Delta Force wypada na tle reszty, no to wypada ona kiepsko, co jest oczywiste. To jest gra z 98 roku, bardzo mało modeli, bardzo mało broni dostępnej, bardzo mało jakiejś różnorodności, misje są powtarzalne, długie. Natomiast są w bardzo fajnym, otwartym świecie, jest dużo takich przeciwników, którzy po prostu randomowo wyskakują, tak samo jak było w Extreme, jak dobrze pamiętam. Nie wszystko jest nam pokazane, te misje są niekiedy fajne, jest to fajnie tam, wiecie, jest pewna fabuła do tego dodana też, etc., etc. Część misji co prawda jest potem już jeszcze raz użyta w Delta Force Extreme i no, gdybym może zaczął od Delta Force 1, to bym troszeczkę lepiej ją oceniał, a gorzej Extrema. Natomiast no ja tutaj poczułem taką powtarzalność, że wiecie, że już to, ja już to ogrywałem, tylko że to jest wina tego, że ja ogrywam pierwszą część dopiero po Extreme, to jest wina Extrema, że oni w Extreme użyli tych samych misji, które tutaj były w Delta Force. No niestety troszkę problem, jak widać, technicznych również z nagrywaniem tej gry jest, co jest oczywiste. No graficznie jest biednie i jest bardzo ciężko niekiedy zobaczyć przeciwnika, mam wrażenie. To jest dosłownie czasami 2-3 piksele, które widzicie na krzyż. Tylko że no to są dosyć spore piksele, tak? Bo to jest 800x600 okienko, które się włącza. Znaczy teraz macie mniejsze, teraz macie chyba 800x400 czy coś tego typu. Ale normalnie jest ono 800x600. Ja je sobie tej resizuję, tak, do 4K. U mnie i... I w ogóle zobaczysz już w tej grze, wtedy multiplayer, tak? W 98. Resizuję sobie je do 4K i po prostu dzięki temu widzę te 2-3 piksele w większej skali, ale osobiście no jakbym w to grał na starym monitorze, to pewnie miałbym dużo większe jeszcze nawet problemy z tym wszystkim, jak to ogarnąć, jak to zobaczyć i tak dalej, i tak dalej. Ja już wyłączyłem grę, a wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną tutaj. No, jeżeli wam się podobało, zostawcie suba, dajcie lajka, pamiętajcie na Discorda albo zostańcie patronem na Patronite, gdyż każda złotówka jest do rozwoju kanału. I widzimy się, myślę, że już za... 2 dni w Delta Force 2. Już mam ją pobraną, zaraz będę ją uruchamiał. A może jeszcze zmienię ten background tutaj jakoś na jakiś taki inny, fajny. No i zobaczymy, bo Delta Force ma dwójka, ma podtytuł The Art of War, czyli sztuka wojny. Niektórzy wiedzą, do czego to jest też nawiązanie. Myślę, że duża część z was wie, do czego to jest nawiązanie. No i zobaczymy, z czym się je Delta Force 2, która została wydana bodajże rok później. Tak, 99. Zobaczymy, jakie misje nas tam czekają, jaka biela graficzna nas tam czeka i jak będzie mi się grało. Z tego co pamiętam, to chyba bodajże, nie pamiętam, czy jedynka, czy dwójka była tą dłuższą, chyba dwójka była tą najdłuższą częścią, która miała być na 11 godzin, więc będzie w co grać, będzie co oglądać, moi drodzy. I tak jak mówię, będę zamykał raczej całą kwestię tej wszystkich Delta Force'ów w tej jakby serii, która się będzie jeszcze ciągnęła pewnie przez jakieś dobre pół roku czy więcej. Raczej więcej, ze względu na to, że potem jeszcze będą premiery i tak dalej, i tak dalej. I po prostu jakby wiecie, ja zamknę Delta Force i się skupię na kolejnych seriach, ale to jest głównie dla was, dla fanów Delta Force, którzy tutaj na tym kanale siedzą od dawien dawna i zresztą dzięki czemu jest najbardziej popularną serią właśnie seria z Delta Force Helikopter w ogniu. Na tym kanale niemniej żegnam się z wami, do zobaczenia, do następnego, tym razem już całkowicie i na razie.